wpływ na kierunki rozwoju swego miasta mogą mieć Suwalczanie. Wszystko za sprawą ankiety Mój Pomysł na Suwałki. O wypełnienie dokumentu mieszkańców proszą władze miasta. Ankieta zawiera prawie 50 pytań dotyczących aktualnych potrzeb Suwalczan i ich priorytetów. Dokument zawiera też pytania o przyszłość miasta i jego dalszy rozwój. Od 4 lat miasto realizuje strategię zrównoważonego rozwoju Suwałk na lata 2014-2020. Wiele wyznaczonych w tym dokumencie celów zostało już osiągniętych. Wkrótce Suwalczanie pojadą obwodnicą miasta i nowymi ulicami. W Suwałkach budowane są największe w historii miasta zakłady przemysłowe, gdzie powstają atrakcyjne miejsca pracy, ale dzisiaj są inne uwarunkowania oraz oczekiwania mieszkańców niż w 2014 roku. Dlatego władze miasta chciałyby poznać aktualne potrzeby Suwalczan. Czasami punkt widzenia mój, bądź moich urzędników, czy radnych Rady Miejskiej jest całkowicie inny na daną kwestię niż samych mieszkańców. My to chcemy, ja to chcę zweryfikować. Ankieta zawiera na przykład pytania o strefę płatnego parkowania w Suwałkach. Czy w Suwałkach ma istnieć, czy nie, bo słyszę i głosy krytyczne. Mówi się, że ona spowodowała ograniczenie w działalności handlowej tutaj na ulicy Kościuszki, w centrum naszego miasta i tak dalej. Ja wobec tego niech sami mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą tej strefy, czy nie. Są też zagadnienia dotyczące obszarów zielonych w mieście. Mamy projekt Suwalskie Bulwary. Chcemy rozbudować ścieżki rowerowe, ale widzę na osiedlu Północ brakuje też obszarów zielonych. I tam też jedno z pytań dotyczy, czy tego typu obszary na północy nie powinny powstać. Obszary zieleni, a może park jakiś. Na zakończenie ankiety mieszkańcy mogą ocenić pracę władz miejskich. Rada Miejska, Prezydent, Urząd Miejski i nasze jednostki organizacyjne, spółki, jednostki budżetowe. I chciałbym też uzyskać taką informację, w jaki sposób mieszkańcy oceniają funkcjonowanie suwalskiego samorządu. Aby wypełnić ankietę elektronicznie, należy wejść na stronę Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl. Ankieta jest też kolportowana w tradycyjnej papierowej formie przez zakłady pracy. Mieszkańcy będą mogli ją też znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych czy dwutygodniku suwalskim. Po wypełnieniu ankietę do 18 czerwca można wrzucić do jednej z 6 urn ustawionych m.in. w Urzędzie Miejskim i Akwaparku. Przetarg na budowę ulicy Mariana Piekarskiego rozstrzygnęły władze Suwałk. Jedyną ofertę złożyła firma Rembut, spółka z o.o. z Suwałk. Opiewa ona na ponad 1 900 000 złotych i mieści się w kwocie, która była przeznaczona na tę inwestycję. Pojawi się właśnie utwardzona nawierzchnia ulicy, chodniki, oświetlenie. To wszystko, co powinno być w XXI wieku. Termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2018 roku. Budowa tej ulicy to jeden z elementów programu budowy ulic lokalnych w Suwałkach w latach 2014-2020, przyjętego przez Komisję Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej. To też odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców tej części miasta, którzy zabiegali o realizację tej inwestycji. Ja spotkałem się z mieszkańcami tej ulicy przy innej okazji. Spotkanie dotyczyło budowy lotniska. No i wtedy właśnie były również pretensje na temat, dlaczego to miasto nie buduje, nie utwardza tej ulicy. No i powiedziałem, że ona jest w planie, ona będzie wybudowana, no i konsekwentnie to czynimy. Ulica Mariana Piekarskiego jest zlokalizowana w południowej części miasta. To jedna z dróg dojazdowych do ulicy Raczkowskiej. I to nie jedyna inwestycja w ramach budowy dróg osiedlowych w Suwałkach. Miasto podpisało właśnie umowę na realizację części zupełnie nowej ulicy za osiedlem Polna. Mowa o ulicy Aleksandry Piłsudskiej. Ta część robót ziemnych będzie dziełem firmy Meliorex z Raczek, 5 800 000. Taki kontrakt, taką umowę podpisałem tutaj, ale skala tych robót ziemnych jest olbrzymia. Przetarg na wykonanie asfaltu, chodników i oświetlenia wygrała firma PDM Suwałki.